czym jest emancypacja? Jest takie słowo w ogóle? A jak ci powiem emancypacja kobiet, czy to ci coś podpowiada? O! O, widzę, że coś chodzi zatrybiło. O masturbację kobiet? Ona masturbację? Cześć, z tej strony Piotr Dybski, zapraszam na odcinek, w którym sprawdziliśmy, co mężczyźni wiedzą o kobietach. I przypominam wam o wersji webowej Quiz House'u, dzięki której nawet jak masz iPhone'a, możesz grać z innymi. A my zaczynamy odcinek. Od kiedy w Polsce kobiety mają prawo do głosowania? Od 1918 roku. Wspaniale, super. 2005? 1870. Kurwa mać, chłop pierdolnął 2005, szczerze? Nie znałbym dokładnej daty. Ale że ktoś, kurwa, stwierdził, że to było w 2000 roku, to już jest hit nad hity, nie? Piąty? 81? Od 1980? Odkąd komunizm jest obalony i jest prosto, i są proste wybory. Po II wojnie światowej? Jeszcze wcześniej? Wcześniej. Jak była konstytucja 3 maja? Nie, ja bym powiedział, że 2 lata temu to bym się ośmierzył pewnie. No nie, dłużej. Jakbym powiedział w 2021 roku, to bym się ośmieszył pewnie. Nie no, co ty stary, kurwa. Tak trzeba żyć. Dłużej niż 2 lata mogą głosować. To ile? Do jakiego czasu mogą głosować kobiety? Obstawiam tak 10 lat. Od kiedy nie ma komuny chyba, to było jakoś 2000 rok? Czyli wcześniej mówisz, nie mogłem pójść głosować. Czy twoja mama chodziła głosować? A, to dobrze. Chodziła, co? Chodziła, no. A. Lata 60. Co to jest to? A to jest do nakładania makijażu. Tak jest, taka mała gąbeczka. O Jezu. Czopek? Nie. Gdyby to byłby czopek, to bym już do ręki mi tego nie dał. Kurwa, czopek? Gdzie coś takiego wielkiego do dupy se wsadzić? Czopek i chuj. Znaczy, czysty czopek. To jest ustawione, no to możesz mi wierzyć, stary, że nie jest. Nie jest. Tylko weźmy pod uwagę wiele czynników, nie? Tak, po pierwsze, to, co widzisz na ekranie, to nie jest obraz polskiego społeczeństwa. To nie jest tak, że ludzie faktycznie w ten sposób najczęściej odpowiadają. Po prostu jest to ankieta robiona na ulicy, gdzie udział bierze, nie wiem, hipotetycznie 50 osób, a wstawia się parę najgłupszych odpowiedzi. No, to ma generować oglądalność, czyli... Opowiedz, jak stać się tak przystojnym mężczyzną jak ty. No wiesz, no paradoksalnie to dieta, no tak szczerze to dieta. Dzięki, Hermana. No tak, to są lepsi z najlepszych, więc to nie jest, to jakkolwiek nie rzutuje na to... nie jest to... odbicie rzeczywistości. O, w ten sposób. Bo ja mam wrażenie, że którym się wydaje, że o, ktoś sobie poszedł z kamerą, poszedł do randomowych ludzi i tak odpowiedzieli. Albo o, pewnie ustawka. No nie, no co, no masz podejść do każdego, powiedzieć, ty stary, weź, odpowiedz nieprawidłowo na pytanie, które ci zadam, dam ci 5 zł. No nie, no. I co, i na każdy odcinek mają ustawione osoby? No, litości. Opek w opakowaniu, czemu nie? Ale jakby to nie jest częścią chyba rutyny make-upowej kobiety, co? Jakby... A jeszcze tylko rzęsy i czopek i wychodzimy na miasto, tak? Nie słyszałem, tak? A co to menstruacja? Menstruacja, no to inaczej okres po prostu. Tak, miesiączkowanie. Jak bym się tutaj odpowiedział? Piszę ci SMS, ja mam dzisiaj menstruację. To, że ochota na seks, tak? No co by się odpisał? To co by się odpisał? Znaczy rodzice są w domu, nie? Przed okres. Gdybym dostał propozycję prowadzenia odcinka, czy bym wystąpił? Co? Ja mam takie podejście, że w momencie, w którym jakiś inny youtuber poprosiłby mnie o jakiegoś crossa, to ja nie miałbym problemu wystąpić. Jedyne rzeczy, w jakich odmówiłem występu w ostatnim czasie, to były wywiady, bo faktycznie od paru osób dostałem propozycję gdzieś tam przeprowadzenia wywiadu czy takiego podcastu, na przykład u Szalonego Reportera. I nie odmówiłem dlatego, że to są ludzie, których przykładowo, nie wiem, nie lubię, nie szanuję i tak dalej. Czy szkoda mi na nich czasu, czy nie wiem, czy zwał jak zwał, jakkolwiek ktoś może pomyśleć. Tylko ja nie lubię w
gruncie rzeczy być jakoś specjalnie na świeczniku. Ja wolę sobie w swoim gronie działać. Wiadomo, że Fame to jest taki wyjątek, gdzie faktycznie wychodzą takie bardzo szerokie publiki. Ja gdzieś tam wolę być bardziej enigmatyczny dla ludzi, którzy nie są stricte zainteresowani moim kanałem. O, może w ten sposób. Więc inaczej jest pójść i wystąpić na filmie tego typu, a inaczej jest iść i opowiadać na temat swojego życia, czy odpowiadać na jakieś pytania, które ktoś ci zadaje. Więc ja jakieś wywiady i tak dalej jak najbardziej chętnie i nie odmówię, bo też z szacunku nawet do tej pracy, ale w momencie, w którym jestem zakontraktowany na przykład na jakąś walkę, gdzieś tam te wywiady są elementem promocji całej gali, są też pracą tych ludzi, oni tam przyjeżdżają po to specjalnie, żeby te wywiady z zawodnikami poprzeprowadzać, za to mają płacone, to wtedy owszem, nie? U kogo w formie podcastowej występowałem? W Aferkach występowałem w formie podcastowej. 4.d przesyła 9 zł i 70 groszy. Siemanko, piszcie wszyscy na Instagram do adm.4.d. Nudzi się w walentynki, a porządny chłopak z niego. Pozdro Takefun. No. Jestem? Kobiety mają menstruację? Menstruacja? Pewnie to jest związane z mężczyzną. To tak samo zachodzi w układzie rozrodczym, tylko mężczyzny. Czym się różni spódniczka od sukienki? Ogólnie nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale podobno mężczyźni bardzo często mylą spódnicę i sukienki. To jest taki podobno błąd, który się... Wiecie, to jest żaden błąd, to taki, znaczy, żaden wstyd, kurwa, nie wiedzieć, nie? No bo to taka rzecz, która w sumie... No nie musisz takiej wiedzy posiadać absolutnie, ale podobno bardzo często mężczyźni mylą te dwie rzeczy. Spódniczka jest krótka, w sensie jakby jest od pasa w dół. Sukienka natomiast to jest na całe ciało, jakby z rączkami czy tam... Bardzo ładnie. Spódniczka jest krótka. Może być krótka, ale... Ogólnie też bardzo często podobno właśnie mężczyźni odpowiadają w ten sposób, że spódnica jest krótka, ale nie w sensie, że jest od pasa w dół, tylko w sensie takim, że jest taka sama jak sukienka, tylko że jest krótka, nie? Taka ma gdzieś tam zakończenie, powiedzmy, do kolan maksymalnie, a sukienka jest długa, że na przykład do kostek jest. Podobno mężczyźni często w ten sposób interpretują. Tak słyszałem. Powiem ci, widziałem długą spódniczkę. Aha, dobra. Suknia to taka, że do ziemi. O, on też tak mówi. Nie musi być, może być sukienka nawet tylko dotąd. Serio? Serio. No to sukienka... Widzicie? Mówiłem, kurwa. Nie oglądałem tego wcześniej. Jest za kolana, a spódniczka... jest przed kolana. Są obcisłe i nieobcisłe, tak? W tym się różnią? Nie. Też nie? No spódniczka jest krótka, a sukienka dochodzi gdzieś niemalże do tych niższych partii, typu łydki, czy... A do czego służy laktat? Tamten gość ma jedno IQ, a kolejnych trzech, kurwa, to co? Laktator służy do pobierania mleka z piersi, jakby, że dla dziecka, jak dobrze kojarzę. Tak jest, bardzo dobrze. To mi się... Po nazwie można też mniej więcej się domyślić, ale nie wiedziałbym, że laktator to jest, kurwa, doidło dla kobiet. Ja pierdolę. Rymuje z wibratorem, ale nie. To nie jest teraz. Ale jemu się to rymuje. Jak dobrze kojarzę. Tak jest, bardzo dobrze. To mi się rymuje z wibratorem, ale nie. Jaki zadowolony z ciebie, nie? No hit chuj. Jest to raczej, nie? Nie jest to wibrator. Mówimy o kobietach, to może coś u ginekologa, jakieś narzędzie. Narzędzie. I do czego służy laktator u ginekologa? Może do otwierania bardziej pochwy, żeby dało się zbadać. To jest do karmienia dzieci piersią? Coś w tym stylu, nie? Pierś jest do karmienia dzieci piersią. 85 groszy. Siema. Pamiętam, że miałeś mieć rozmowę u niego i coś tam ko mnie pasowało i w końcu to się odbędzie. Nie odbędzie się. Oni tam chyba przełożyli to dwa razy. Za trzecim razem nie wiem, czy do mnie dzwonili, żeby kolejny termin ustalić, czy ja nie odebrałem. Adrian przesyła 2 zł i 91 groszy. Rafciu, nie nauczy, to ja pomogę. Jak odróżnić sukienkę od spódnicy? Suknia jest ślubna, więc zakrywa i cyce, i dupę. Spódnica tylko dupę. Proste.
Jak będziesz sobie tak to przekładać, stary, to gratuluję, nie? To jest tak, kurwa, ciężkie do skminienia i zapamiętania, że musisz sobie rebusik, kurwa, układać, rymowankę czy chuj wie co. Tak, no. No. Mamy już. Gruczoł mlekowy, coś ten, że laktator? No, no nie, no gruczoł mlekowy też jest w piersi u kobiet. Laktator do produkowania mleka. Produkowania? A laktacja, z czym ci się kojarzy? Nie, to jest, chodzi tutaj o jakieś urządzenie do robienia sobie, nie wiem, makijażu czegoś, nie wiem. Gówniara z paletką, czyli? Iga Świątek. Tak. Edyta Górniak. Dobra, a co to jest? No to jest proste. To jest... Ale ogólnie ja uważam, że jak ktoś kogoś nie zna, w sensie postaci jakiejś, nie jest to jakaś bardzo, bardzo oczywista postać historyczna, która przede wszystkim jest gdzieś tam z takiego okresu ostatnich, nie wiem, 100 lat, to dla mnie nie jest dziwnym, że ktoś danej postaci nie zna. Nie wiem, ja też bym wielu aktorów nie znał, wielu piłkarzy podejrzewam, żebym nie znał. Nie uważam, że to powód do wstydu. No nie każdy musi, kurwa, śledzić na co dzień internet i każdy sport oglądać, nie? Wiadomo, że o Izę Świątek jest głośno i ciężko o niej nie przeczytać, ale mimo wszystko, no nie wiem, no nie każdy musi w ten sposób spędzać wolny czas. Zalotka do rzęs, żeby podwinąć rzęsy do góry. Tak, podwinąć, nie ucinać, tak? Bo niektórzy faceci mówią, że ucinać. To jest palotka? Lotka? Mi się to przede wszystkim kojarzy z takimi śmiesznymi narzędziami, na przykład do otwierania małży. To jest do brwi, czy tam do wyrównania? Nie, no popatrz, to tak chodzi, nie? Co byś tak zrobił? Żeby je przykleić, jak te wydłużone? Nie. To się do brwi na pewno daje. Będziemy. Co z tymi brwiami robisz? Żeby były bardziej zakręcone. Adrian przesyła. Jak podkręca się brwi? Wymień chociaż jedną polską nomiskę. Jedną polską nomiskę? Pierdol się. Super. Mi się kojarzy, że Krystyna Czubówna, ale ona chyba bycie lektorem nie została. Czytała Krystyna Czubówna. Dobra, czekaj, czy ty zasugerował, że jedyną sławną kobietę jaką zna to jest Czubówna? Dobra, jest zabawne akurat. Tak. Nobel dla lektorów. O, ja wiem, są te papilosy do włosów. Tak jest, do czego służą? No, żeby włosy zakręcić. Tak jest, bardzo ładnie. A to może wkłada się pomiędzy palce do manikir, ale nie jestem pewien. A. To... Ja wiem, że chodziło o Nobla, ale on chyba powiedział na zasadzie, że jedyną taką kobietę, jaką zna, to Czubówna, coś takiego. Że popularną chyba, nie wiem, chuj w to. To się wkłada pomiędzy palce do manikir. To do czego to może być? To? No taki gimnastyczny, to taki można sobie tak... Tak kobiety sobie ćwiczą, tak. Palce. Do czego to można użyć? Do zabawy. Do makijażu. No tak, do czego by mógł to użyć? Do sobie ćwiczą, tak. Palce. Do czego to można użyć? Do zabawy. Ja pierdolę. Do makijażu? To się wkłada między palce u stóp, jak się maluje, tak żeby te palce były oddzielnie. Czy to jest coś do czyszczenia rur? No, jak byś teraz tego skorzystał przy włosach? Na jaką skinkę, na jakąś, nie wiem. A co to jest srom? To są wargi sromowe, nie? To jest zewnętrzna część waginy. Części, tak. Części. W nich też w skład wchodzi coś jeszcze. Łechtaczka? Tak jest, bardzo dobrze. Jest to typ jakiegoś wągra? O kurwa, wągra. Czy to coś w piersiach? I co w tych piersiach? One, dzięki nim jakby mleko można... dawać? Powiem, czy ty masz srom? Pewnie mam. Powiedziałbym... Powinien mu powiedzieć, ale z ciebie pizda. To by zabawne było. O chuj. Że... Tak. Tak. Gdzie masz srom? W organizmie. Co w tej biologii może być sromem? Jakieś komórki. To jest ten punkt G? Jedyne skojarzenie jakie mam, to jak na grzyby chodziłem, to był taki, co się nazywał sromotnikowy borowik, czy jakoś tak. No chyba muchomor. Sromotny srom? Ja mam? No stary, jak się spotkam z twoją siostrą, to mam. W ustach, ale mam. No widzisz, mnie nie przegadasz, bo mi coś tam, nie pamiętam. Czym jest sromotny srom? Nie wiem, tak jakoś kojarzy mi się, że jak... to... Tak ma nazwę. No... Lepiej, żebyś nie powiedział tak kobiecie. Tak ci powiem. A jakim ubiorem jest body? Body? No to jest strój jednoczęściowy. Od
tutaj piersi do dołu, tak? Tak, nawet od ramion. Od ramion, tak. Tak. Bardzo dobrze. Bo to jest dla większych osób? Body positive? Nie. Nie, to jest XLN. XXXXL. Body positive to... Albo 2XL, o. Oj, oj, oj. Taki normalny, no, ubiór body. Ale jak wygląda? Elegancki raczej, czy nie? Niekoniecznie. Taki luźny, normalny. Długie kieski takie, które są wokół talii. A to? To się wkłada między palce u stóp i to służy do pedikiurów. Tak jest. To jest na palce u stóp. Tak jest. Bardzo ładnie. Jak ktoś ma haluksy, tak? Kurwa, tak! A mnie tak zaskoczył skurwysyn, nie? Tak mnie zaskoczył, ale nie wiedział, kiedy się zamknąć. Nie, no hit. Nie na haluksy. Nie? Do czego to? To się wkłada do palca. Po co? No, po co? Dobra, wiesz, gdzie się wkłada? Po co to się tam wkłada? Nie wiem, żeby prosto rosł palcek? Nie wiem, podkręcam. Chłop, to sobie prosto palcek. Rosły to w jakąś gąbkę sobie wsadzi. Ja pierdolę, kurwa mać. Żeby prosto rosły palce. Wizowie, żarty żartami, ale wy tak czyniecie odpowiedzi na lekcjach. Ja tak na maturze ustaj z polskiego, kurwa, wyglądałem. Tylko dziwo miałem farta i połowę książki zgadłem, której nie czytałem. Cenia grzywki, coś takiego. Jak byś tym podkręcił grzywkę? Nawet by się nie chciało ostrzeżenia przeczytać, byłem taką kurwą. Mam masz dłuższe włosy, weź spróbuj. No i teraz jest pięknie. Do włosów. Jak z tego byś skorzystał do włosów? Może bym je tak pozawijał, poprzeprowadzał je przez te... I co wtedy byś zrobił? Mógłbym zawiązać włosy. To czego byś zrobił? Ale się coś wkłada w to, nie wiem, uchwyt, nie wiem. Co się tam wkłada? Pewnie jakiś uchwyt. Może do kuchni coś, nie wiem, żeby coś przytrzymać, nie wiem. Kobiety posiadają jajniki czy jajowody? To i to mają. To i to, bardzo to dobrze, to mają, bardzo no. Dobrze. Jajniki. A kto ma jajowody? Mężczyźni. Jajniki. A kto ma jajowody? No to takie... Jajowody... Powiedzmy, że podchwytliwe, wiesz, dwie rzeczy. No to jedno pewnie damskie, drugie męskie. No to nie do końca podchwytliwe, ale no powiedzmy. No. Mężczyźni. Jajniki. A kto ma jajowody? Mężczyźni. Jajniki. Jajniki. A jajowody kto posiada? Mężczyźni. Czy kobieta może być prezydentem Polski? Może być. Może być. Czy kiedyś jakaś była? Jeszcze nie. Jeszcze nie, tak jest. Nie może. Czemu? Wnioskuję z tego, że nie może, bo nigdy nie widziałem. Pierwszą damą jest teraz chyba żona Dudy. Tak. Jeśli nie mylę. Więc tylko mogło być więc pierwszymi damami. Więc obstawiam, że raczej nie, że nie może. A. Jak jest pierwszą damą na... A, okej. Okay. To jest to. Nie może być. Tak. Czyli nie mamy jeszcze takiego równouprawnienia. Czyli kobiety muszą jeszcze zawalczyć o tę jedną rzecz, co? No, chyba tak. A ty Sania Lewandowska. Tak jest. Pewnie dziennikarka albo aktorka. To nie jest ta od mody jakieś, że tam jakieś te... Czy to jest jakaś influencerka? To Maja Staśko to nie jest chyba. To nie. Widzicie, to jest dowód na to, że Maja Staśko jest teraz mega popularna. Zobaczcie, gdzie się nie odwrócisz, tam wszyscy mówią o Mai. Co by nie mówić, Maja osiągnęła większy sukces niż chyba zakładała. Maja jest mega popularną influencerką. Może nie ma wielkiej ilości followersów, ale wszyscy HLM znają. HLM przesyła 2 zł i 91 groszy. Kurwa, z ludzi się śmieje. A sam jak pierwszy raz dziewczynie majtki zdjął, to się dziwił, że nie ma cia. Było trochę inaczej. Chyba gorzej nawet. Chociaż z drugiej strony ta minuta rozrywki już nie no, kosztowała 150. To jeszcze byłem głupi, nie wiedziałem, że po seksie pogadać można. Całą godzinę, kurwa, miałem na debatę. Ja pierdolę.
Ogólnie podobno są mężczyźni, którzy chodzą właśnie na prostytutki po to, żeby pogadać sobie z nimi. Ogólnie w klubach GoGo to jest totalna norma, nikogo to nie dziwi, że mężczyźni chodzą po to, żeby pogadać. No, żeby pogadać, pewnie też podotykać, może popatrzeć, no ciężko mi powiedzieć dokładnie, czy to jest jakiś taki miszmasz wielu rzeczy, czy tylko w jednym celu chodzą, no, ale podobno stali klienci w klubach GoGo to są faceci, którzy mają gdzieś tam swoje ulubione dziewczyny, z którymi się dobrze konwersuje i oni przychodzą, normalnie stawiają drinki, dają duże napiwki i sobie gadają. No wiecie, przychodzą kurwa na debatę, wiesz, powiedzieć, że kurde, że oni samotni są, że im się z żoną nie układa, nie wiem. No kurwa, no wiele rzeczy, wiele rzeczy. No generalnie taka, szukają takiej pani psycholog, która po prostu jest ładna i rozlegniżowana. Rafciu, właśnie Magical wyzywa ciebie i Nitra do oktagonu, bo słyszę, jak cisnęliście z niego bekę wczoraj i jego dziewczynę, że jest kurwą, szkoda Rafcia i wuja. Tylko powiem tak, to zupełnie szczerze, A ja mam radochę, Pablo przesyła 48 zł i 50 groszy. Masz, Rafciu, siostra do dzisiaj jak ciebie wspomina, to mówi, że żułeś jak gumę. A potem czekala ją waginoplastyka. Stary, bo powiedziała, że ma nadzieję, że wspólnie polecimy na orbitę. A ja byłem lekko podpity i zrozumiałem, że mam rzucić jak gumę orbit. No i się wydarzyło, no co mogę powiedzieć. No przepraszam, ale dziękuję za wsparcie. Buziaczek dla ciebie, dla siostry też. A co do Magicala, tak krótko, zwięźlej na temat, to powiem tak. Mnie to średnio interesuje, co on gada, tak zupełnie szczerze. To nie jest raczej człowiek, z którym chciałbym wchodzić w jakąś konwersację, tudzież debatę. Natomiast ja go rozumiem i może być wkurwiony, bo Sergiusz faktycznie nazwał jego dziewczynę kurwą. Ja tego nie zrobiłem, więc powiedziałem, że tak nie sądzę. Więc jak jest na tyle głupi... Odkryłem, że moja kobieta sra. Czy kobiety też srają? Czy żyje z jakimś transem? Stary, nie wiem. Ale tak, ogólnie, zupełnie szczerze. Sergiusz wczoraj na live tak powiedział, więc szczerze, ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby miało to pretensje, bo chyba każdy miałby pretensje, gdyby ktoś mu dziewczynę kurwą nazwał. Co do tego, no to nie mam wątpliwości. No dziwnym by było, gdyby tych pretensji nie miał po czymś takim. Natomiast ja tego nie zrobiłem, wręcz powiedziałem Sergiuszowi, że nie powinien w ten sposób się wypowiadać na temat tej laski. A to, że on jest zbyt głupi i albo słów nie zrozumiał, albo podejrzewam, że nawet nie usłyszał, tylko czat mu coś napisał i on to łyknął, bo usłyszał po prostu wycinek słów być może Sergiusza i dopisał sobie historię, że jak mówią, że ja też to zrobiłem, to pewnie to zrobiłem. No i to ja. Ja nazwałem nikogo dziewczyny kurwą i bym tego nie zrobił. Więc niech się odpierdoli. To nie jest Maja... Anna Lewandowska. A. Prowadząca pytania na śniadanie. Czym jest emancypacja? Emancypacja to jest wyzwolenie na przykład, była emancypacja kobiet. Tak, tak. W 20-leciu międzywojennym. Tak jest. Jest takie słowo w ogóle? Jest. Może uwielbianie kobiet. Jest to... okres, tak? Kobiet? Emancypacja kobiet, no pewnie to jest coś z... szufladkowaniem, dyskryminacją, nie wiem do końca. Czyli jeśli mówimy, że chcemy kobiety w... Oj, ty populisto. Więc to powiem ci tak. Możesz tak mówić, tylko jest jedna zasadnicza rzecz, to ja tak uważam. Załóżmy hipotetycznie, że masz problem do kogoś. Kubus przesyła 7 zł i 13 groszy. Drogi interes kupywać te róże dla dupy. Dlatego kurwa jest alternatywa w postaci mojego streama, przegrywie jebany. No kurwa, siedź i nie kupuj. Albo jest jeszcze jedna metoda, możesz wysłać zawsze kwiatka na Messengerze, jest taniej. Polecam. No. Powiedzmy, że kogoś nie lubisz. No. To możesz go obrażać. Spoko. Możesz mieć z nim jakiś problem. Bo oni mam chyba ze sobą mój problem generalnie jeden z drugim. Tak zrozumiałem. Ale wyzywanie jego dziewczyny nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem i tyle. A czy jest to populizm? Okej, no może być.
W takim razie, jeżeli to jest populizmem, to faktycznie chcę być populistą, tak szczerze. Nie wiem, w momencie, w którym mam dziewczynę, jakiś, nie wiem, mam dziewczynę i siedzę sobie na konferencji fejmu, nie? Jeżeli jakiś ziomek, jako sposób, żeby mnie obrazić, czy wbić mi szpilkę, nazwałby dziewczynę kurwą, no to sorry, no to jest już moim zdaniem mega chujowe, no ja na coś takiego bym totalnie, kurwa, nie przyzwolił, to jest chore. Więc ja rozumiem wkurwienie, jeżeli dla ciebie to jest populizm, no to mam nadzieję, że masz rację, no chciałbym, żeby taka opinia była popularna, bo to nie jest okej. Okay. Ale no... Faktycznie to sami tak jest, że ja streamując z Sergiuszem, to jego słowa są mi przepisywane przez to, że jestem uczestnikiem live'a. Ale to tylko w niektórych przypadkach, kiedy ktoś jest na tyle zjebany, że nie potrafi researchu zrobić i pierdoli głupoty, no. Emancypować to chce mnie zaszufladkować jako tam, nie wiem, no, matki tylko, tak? Tak bym powiedział. A jak ci powiem emancypacja kobiet, czy to ci coś podpowiada? A! O, widzę, że coś zatrybiło. Masturbację kobiet? Nie, to nie to. Wspólne połączenie się kobiet? Nie mam pojęcia. I łączą się po co? W grupie siła, może dlatego, żeby czuć się lepiej. Czyli przystosowanie ich bardziej do życia społecznego. I znaczy, no może jak nie do życia społecznego, tak bardziej... Czyli wcześniej nie były przystosowane, robiliśmy dla znaczy, nich... bardziej... Nie, edukowaliśmy je, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie, bo wcześniej nie nadawałeś do tego, może tak? Może nie jak do życia społecznego, tak jak na przykład do prac. A co to jest menopauza? Wtedy kobiety już nie dostają menstruacji. Przesyła 2 tak. Złote i 91 oraz no nie mogą być zapłodnione, no tak? Nie są w stanie urodzić. To znaczy, że nie masz mojego kutasa w ustach. Nie, ale wydaje mi się, że jak miałbyś dziewczynę w stałej relacji i rzuciłbyś to jako żart, jakbyście mieli taką luźną relację, gdzie dziewczyna nie ma kija w dupie, tylko ma duży dystans, to mogłoby być to całkiem zabawne. Kubus przesyła 2 złote i 14 groszy. Szmaciarzu, nie wyzywaj. Ci mi bąka z dupy, stary. Urodzić dzieci, tak. A czyli kobieta jak jest wkurzona, znaczy według mnie, tak po mojej mamie, to no strasznie jeszcze gorąco jest strasznie. To jest menopauza, tak mi się wydaje. Kobiety to mają, że ich wtedy boli głowa czy coś takiego? No jest to okres tak zwany, tak? Kobiety mają menopauzę, czyli to jest potocznie, mówię na to, okres. Kurwa, no nie, no menopauza jest wtedy, jak kobieta przekwitnie, no to już jest moment, kiedy ona jest out of game, tak? I wtedy już nie musisz kupować prezerwatywy, jeżeli to twoja stała partnerka, mówisz We can do it together. Nie, o Jezu. Przekwity, to kobieta musiała ten tekst wymyśleć, nie? Że kobieta przekwita, tak wiesz, jak pięknie, tak, przekwita. Ale wycinamy to, nie? Ta pani kim jest? Maria Skłodowska-Curie. Świetna. Dostała dwie nagrody Nobla. Tak jest. Maria Curie. Curie, nie wiem. A kogo tu boli głowa? Panią Marię Konopnicką. Może to jest do twarzy? Tak? To też jest do masażu twarzy. Do masażu, do peelingu twarzy może. Super. Jakoś, żeby do golenia, że do wosku? Ja nie wiem, czy to w czasie okresu się to nie wkłada tam w ten... Nie. Do czyszczenia miejsc intymnych? To się może wkłada do ust, żeby jak się malujesz czy coś, żeby ci nie wleciał make-up do środka? Tak, czyli, że... Jak taki smoczek w sensie. Ja tego nie włożę do ust, ale tak... Tak, no. Wygląda jak szczotka. Do czego? Do kota. Przypomnę. Dobra, to mocno. Szczotka do kota.